No ogólnie rzecz biorąc, przez te pierwsze dwa miesiące Śląsk, mistrz Polski, gra w kratkę. Przegrana Liga Mistrzów, wygrany Super Puchar. Teraz wydaje się, że ten mecz inaugurujący sezon w lidze zaczęliście zbyt pasywnie. No na pewno nie wyszedł nam ten mecz i przegraliśmy. Trzeba poprawić parę elementów, no trudno. Jakich elementów właśnie, bo zabrakło sześciu graczy, no powiedzmy z podstawowej jedenastki. Czy brak któregoś był nadzwyczaj dotkliwy? Nie wiem, myślę, że na pewno to zmieniło nasze ustawienie i sposób grania i mogło mieć jakiś wpływ. No nie będę tutaj oceniał, prawda, kwestii taktycznych, bo to jest nie moja, że tak powiem, branża. No. Po prostu no, nie wyszło i tyle. Masz niewesołą minę, co zrozumiałe. Miałeś swoją 100% szansę w drugiej części spotkania i tak naprawdę od tamtego momentu chyba to spotkanie odwróciło się na waszą niekorzyść. No dokładnie, no ta sytuacja 100% przy 0-0 no, mogła zupełnie odwrócić losy spotkania. Nie wyszło, no ale aczkolwiek uważam, że przy próbie odzyskania piłki zostałem faulowany w polu karnym ewidentnie. Mam przykręcony staw skokowy, także sędzia się pomylił jeszcze, dając mi tym bardziej żółtą kartkę, także myślę, że obejrzy sobie to w powtórce i będzie ewidentnie widać. No. Jak oceniasz swój występ, swój debiut w Ekstraklasie w barwach Śląska i Śląsk obecny w perspektywie meczu w Lidze Europejskiej z Hanowerem? No, jeśli chodzi o mnie, no, to na pewno nie był mój wymarzony debiut. No, zmarnowałem 100% sytuację i mój zespół przegrał, no to nie ma się chyba z czego cieszyć. Także. A co z Hanowerem? To już za 4 dni. Trzeba zapomnieć o tym meczu i przystąpić z nowymi nadziejami do meczu z Hanowerem i tyle. Dziękuję bardzo. Sylwester Patejuk.